Cześć i witam Was wszystkich serdecznie. W ósmej części w dzisiejszym odcinku zakończymy wszystkie prace budowlane związane z moim ogrodzeniem oraz policzymy koszta. To co właśnie widzicie to przybitki z ostatniego odcinka, czyli jak wklejałem daszki, robiłem kapinosy. Ja nie przedłużam, zapraszam Was na kolejną część. Wszystkie prace mam już zakończone, zostało mi wkleić jedynie tylko daszki słupków, a jak widzicie daszki mają taki kształt nieregularny, czyli krawędzie nie są równe, mają taką charakterystykę łupaną, więc wybrałem sposób, w który było mi najłatwiej wyznaczyć idealną linię mojego całego ogrodzenia, czyli od środka. W pierwszej kolejności oczywiście najpierw poukładałem wszystkie daszki na słupkach. Następnie skrajne daszki ustawiłem idealnie, tak żeby każda strona po prawej i po lewej stronie wyglądała tak samo. Na tych słupkach skrajnych wyznaczyłem oś swojego ogrodzenia i przez tą oś przeprowadziłem sznurek, do którego mogłem ustawiać moje daszki tak, aby po prawej i po lewej stronie miały ten sam wymiar. Jeśli daszki bym miał o równych krawędziach, zastosowałbym inne rozwiązanie. Trzymając się jednej strony, puściłbym sznurek od prawej do lewej strony i do tego sznurka dojeżdżałbym każdym jednym daszkiem. W tym przypadku też tak spróbowałem, ale niestety lepszą metodą okazało się robienie tego w osi. Jak udało już mi się poustawiać wszystko tak, aby było idealnie po prawej i po lewej stronie oraz między przęsłami, żebym wszędzie miał takie same wymiary, żeby moja praca i to całe ustawianie nie poszło na marne, na każdym daszku ołówkiem zaznaczyłem sobie miejsce, w którym przechodzi sznurek, a pod sam daszek podłużyłem klinę. W ten sposób ma miejsce na wypełnienie tego wszystkiego uszczelniaczem i w taki właśnie prosty sposób nie muszę już tego wszystkiego podnosić do góry, dźwigać. Wystarczy wyciągnąć kliny, ustawić wszystko do sznurka i mamy gotowe. Myślę, że to chyba jeden z najłatwiejszych, najprostszych sposobów na takie samodzielne wklejanie takich daszków, ale jeśli znacie lepszy sposób, napiszcie w komentarzu. Sam z chęcią się zapoznam, w jaki sposób Wy byście to zrobili. A jeśli Wam się spodobało to, w jaki sposób ja to robię, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. No i można by było powiedzieć, że już mam praktycznie skończone wszystkie te ciężkie prace budowlane. Zostało mi kilka prac, takich drobniejszych, takich jak impregnacja tego ogrodzenia oraz ewentualne usunięcie wykwitów, ale w pierwszej kolejności zabrałem się za wykończenie tej części przyziemia, tak aby woda, która odbija się od gruntu, nie brudziła mi całego ogrodzenia. Bo to właśnie deszcz, który odbija się od piasku, sprawia to, że ogrodzenie w tej dolnej części zawsze jest brudne. Na pierwszy ogień standardowo szpadel, jakieś grabie do wyrównania. Następnie takim ręcznym niwelatorem terenu wyrównałem wszystko i wyznaczyłem spadki, tak aby woda, która będzie opływała, była kierowana na drogę. Więcej na temat tego ręcznego niwelatora powiem Wam w odcinku, w którym będę pokazywał Wam, jak zrobiłem swój trawnik. Ale jeżeli jesteście chętni, tu na dole w opisie filmu macie link do tego urządzenia. Na tak wyrównany teren w pierwszej kolejności warto by było założyć jeszcze agrowłókninę. Ja nie położyłem agrowłókniny, bo u mnie teren będzie się jeszcze zmieniał, będzie robiona droga. A całość obsypałem kamyczkiem, a kamyczki te to pozostałość z materiału, który kupiłem do wykonania mieszanki betonowej, tą, którą zalewałem słupki pod murówkę. A z reszty, która została, odsiałem kamienie i w ten sposób udało się zaoszczędzić parę złotych. Takim zabiegiem jak obsypywanie właśnie kamieniem ogrodzenia spowodujecie, że woda, która będzie odbijała się od tych kamieni, będzie się rozpraszała i nie będzie bezpośrednio uderzać w nasze ogrodzenie, a tylko w małej części, więc nasze ogrodzenie na pewno będzie w znacznym stopniu czystsze. Jednym z dwóch ostatnich etapów prac będzie oczyszczenie wszystkiego, usunięcie ewentualnych wykwitów oraz jakichś zabrudzeń, które pojawiły się na ogrodzeniu. W szczególności przy zalewaniu zdarzyć się może, że coś ominiemy, troszeczkę betonu gdzieś zostanie nam na naszym ogrodzeniu. Ja do tego celu użyłem akurat systemowy środek do usuwania wykwitów. Możecie też tym środkiem usunąć jakieś zabrudzenia, które zostają Wam na przykład po betonowaniu. Macie jakieś przebarwienia, jakieś plamy na swoim ogrodzeniu, więc sprawdza się na pewno. Ja stosowałem u mnie raz. Jeśli na przykład zdarzyłoby Wam się, że macie jakieś mocniejsze zabrudzenia, warto zastosować go jeszcze raz przed taką główną aplikacją. Pamiętajcie, warto w jakimś takim miejscu, gdzie jest mało widoczne,
sprawdzić, czy środek nie wchodzi w reakcję. Szczególnie jak macie jakieś ciemne elementy ogrodzeniowe, trzeba to skontrolować. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem do stosowania tego środka będzie jakiś atomizer, taki zwykły jak używamy do kwiatów na przykład. Ja mam spryskiwacz ogrodowy, więc go wykorzystałem. Następnie wszystko powcierałem dokładnie pędzlem, a po około 3-4 minutach wszystko obficie spłukałem wodą. Na opakowaniu tego preparatu znalazłem informację, aby impregnację ogrodzenia wykonać nie szybciej jak po 7 dniach po użyciu preparatu do usuwania wykwitów, a więc tą czynność wykonam przed założeniem przęseł, a teraz w trakcie schnięcia zobaczmy, jak wygląda moje ogrodzenie już na gotowo. Tak właśnie wygląda efekt końcowy mojej pracy. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jak Wam się to podoba oraz jakie przęsła byście widzieli w takim ogrodzeniu jak moje. Jeśli macie doświadczenia z przęsłami i są na przykład przęsła, których byście nie polecili, również napiszcie w tym komentarzu. A jeśli macie jakieś pozytywne doświadczenia, napiszcie, co polecacie. Z chęcią odczytam wszystkie komentarze i postaram się takie właśnie przęsła zastosować, jeśli mi się spodobają, a miejmy nadzieję, że będą proste do wykonania, postaram zrobić je sam. A przy okazji może być to kolejny ciekawy materiał, jak wykonuję własne przęsła według sugestii, które mi sami podsunęliście. Mi zostało jeszcze przedstawić Wam koszta, jakie poniosłem na wykonanie tego ogrodzenia. A więc zacznijmy po kolei, tak jak było wykonywane całe ogrodzenie. W pierwszej kolejności materiały, które musiałem zakupić do wykonania ogrodzenia, to płyty MFP na szalunki oraz kilka kontrłat o łącznej kwocie 230 zł. A przy okazji od razu tu u góry powinny Wam się właśnie teraz pojawiać karty w kolejności, tak jak wykonywane było to ogrodzenie, także możecie śledzić od razu na bieżąco, jak to wykonywałem. Następnie cała niezbędna stal do wykonania ławy fundamentowej. W skład oczywiście wchodzą pręty, Fi10 oraz Fi6 na strzemiona i drut wiązełkowy o łącznej kwocie 260 zł. Peszle do przeprowadzenia przewodów oraz wkręty posiadałem, więc tego nie liczę. Myślę, że koszt około 50 zł na wszystko można liczyć z górką. Następnie beton do zalania ławy fundamentowej. W moim przypadku to było 3,5 metra sześciennego w kwocie 980 zł. Następnie zamówiłem kruszywo do wykonania mieszanki betonowej, którą zalałem słupki oraz podmurówkę, a z reszty, która została, przesiałem, a kamień, który został, wykorzystałem do obsypania ogrodzenia, na co wydałem łącznie z transportem 350 zł oraz cement o wartości 250 zł, a także cały niezbędny system ogrodzeniowy firmy Joniec w modelu Gord Stop za łączną sumę łącznie z transportem 5650 zł, co po zsumowaniu daje nam 7770 zł. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić pod tym filmem łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu na dole. A jeżeli chcecie oglądać dalsze części, co będę robił z moim ogrodzeniem, ustawcie sobie subskrypcję oraz dzwonek, tak abyście byli na bieżąco. Te części pojawią się niebawem, jak podejmę decyzję, jakie wybrać przęsła oraz bramę. A ja już dziś zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale, w których będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wykonywałem swój trawnik, jak o niego dbałem oraz wiele innych ciekawych materiałów. Dziękuję, zapraszam, do zobaczenia, cześć.